przeznaczony jest do przewodu drużyny piechoty oraz zwalczania lekko opancerzonych strefów. Wyposażony jest w system biegowy, w skład którego wchodzi armata na 2 punktu kawalerii do zatrzymującego nie. Drugie kawalerii do A po transportu na opancerzonych zaprezentują się artyleryjskie kłopki walki, ale też dowody. Przedstawiciel będą opracowani z zasadą poznania artyleryjskiego Lidiec z 11 punktu artyleryjskiego Zewa. Czym ważony jest do wykonania strzelając do strzelającego artyleryjskiego? A za nimi 152-milimetrowa samodzielna armata Bałtica na podwórku kolorowania z 11 punktu artyleryjskiego Zewa. Zobaczymy na obrotu z zawodowym stołowym tarca z napędem na 8,5. Przeznaczona jest do liczenia środków i wchodzącej w skład trzeciej profili okręgu. Dwa wozy kierowania środkami walki z polskiej wersji artylerii. Zostanie zaopatrzony w system automatyzowany.
kolumna pojazdu, dołowy podkład, przed właśnie świeryjnym kołas pojazdu. Jako pierwsze wydarzenie to są wszystkie protokoła O. Ustawione po pierwszy punkt kapelki C.
zbudowany jest na podwodzie Leoparda 1, przystosowany jest do udzielania pomocy technicznej dla czołgów typu Leopard 2AN. Przed Państwem to BT-91 Twardy z pierwszej brygady pancernej Wesołej. BT-91 jest czołgiem podstawowym, przeznaczonym do niszczenia czołgów, wozów bojowych oraz siły żywej przeciwnika. Jego główne uzbrojenie stanowi gładkolbowa armata o kalibrze 125 mm oraz sprzężony z nią karabin maszynowy. Do zwalczania celów powietrznych służy wielkokalibrowy karabin maszynowy. Zdolność do działania w warunkach ograniczonej widoczności zapewniają kamera termowizyjna oraz noctowizja. Prowadzenie skutecznego ognia zapewnia system radar. W czołgu wyposażony jest system ognia alarmujący załogę o promieniowaniu promieniem lasera przeciwnika. Czołg posiada także pancerz aktywny Hebra, którego zadaniem jest minimalizowanie skutków trafienia pociskami populacyjnymi.